Witam wszystkich znowu. Tu jesteśmy dzisiaj. Kończymy, jak widzicie, Las Vegas. Tam, gdzie ja mieszkam. Nie w Nowym Jorku, nie. W Las Vegas mieszkam. Także jestem, kto jeszcze nie wie, Litwinem, 100% Litwinem. Nic polskiego nie mam w sobie. Ale po polsku mówię. Mam nadzieję, że zrozumiecie, nie? Dobra, to dzisiaj będziemy robić taki trening barki i triceps. Także zapraszam, a później jeszcze więcej coś powiem. Chodźcie. Dobra, dzisiaj mamy 129 kg. Co 12 rano jest, na pewno wieczorem parę kilogramów więcej, jak zawsze to jest normalne. Po sezonie jestem właśnie, także dopiero zaczynam masę budować. Zobaczymy ile, jeszcze dołożę jakieś 10 więcej kilogramów dobrego mięśnia. Dopiero wziąłem pimblastę przed treningiem. Będziemy pompować, zobaczymy jak ta pompa dzisiaj pójdzie. Chodźcie. Właśnie zaczynamy robić rozgrzewkę. Jeszcze sztangielki nie będziemy robić. Tylko tutaj na maszynie zmieniamy na jakiś czas. Rozgrzejemy się, wtedy weźmiemy się za ciężar. Dobra, założymy pas, żeby nie spadnąć. Nie odleciał. O rakiet fuel się napiją, to jeszcze odlecę. Trzeba upiśmiecić się. Siła. Pamiętajcie, nie ma upierdalania się. Trzeba ćwiczyć porządnie. Chłopaki, teraz jestem proba del... jestem prozawodowcem, bodybuilderem, kurde. Tak się mówi. Ćwiczę cały czas z Denisem Wolfem. Tutaj mi rządzimy. Nie ma upierdalania się. Później więcej powiem, jak zrobię ten set. Pompa idzie. Come on.
We're headed a little bit. Musimy dopakować te barki. Słuchajcie, jak chcecie coś się dowiedzieć, to musicie iść na Imperium Sportu Forum. Tam odpowiadam na pytania właśnie. Bo e-maily mają już zawalone, także tam mam wideoposty i każdemu odpowiem. Ale dla tych tylko, którzy dobrze myślą o mnie, doradzę. A kto myśli, że jestem bez mózgu, no to mi się wydaje, że trochę mózgu trzeba, żeby mieć takie geny. Jak wam się wydaje? Idziemy z tym koksem, hardkorowo. Co wy tam dacie mi nazwy takie? Hardkorowy koksu. Jestem hardkorowy, ale nie wiem, jestem Robertem, kurde. Chłopaki, jak jesteście po sezonie, to musicie ciężary napierdalać jak trzeba, większe i krowy wpierszać. Tak trzeba rosnąć, a nie ta małe kanapeczki. Tak się robi. Since last week you fucking already gained 10 pounds. The fist, man. Yeah, it's just like this. Just water, you know, probably. I just filled me up. Yeah. So now I'm losing only 5 for now. Yeah. Yeah, yeah, it's not 2, like 6, I started 6. Yeah. But, you know, after this. Trzeba się zapić koksem. Chłopaki, teraz po sezonie to się ćwiczy 4 razy w tygodniu, a nie tam 10 razy. Ale tak hardkorowo, że ledwo wyjdziesz z siłownia. Nogi parę dni temu zrobiłem, dziś jeszcze nie mogę dotknąć się. Wszystko boli, ale tak powinno być. Także trzeba wpierdalać krowy dużo, treningi ostre i dużo odpoczynku też. Na pewno supli. Jedziemy z tym koksem dalej. Ale po jakim sezonie? Letnim? Jakim sezonie? Po sezonie, kurde, nie letnim, ale zawodowy. Startowym, tak? Startowym, tak. Nie startujesz. Teraz będę startował dopiero w lipcu. Pod koniec lipca to właśnie mam dobre 6 miesięcy, 5 takiego posezonowego, jak się mówi, kurde. Okresu. Nie babskiego okresu. Posezonowego ćwiczenia okresu. Idziemy pakować tam. Starcie pierdolić głupoty.